Cześć, witajcie. Tutaj Xero i zaprezentuję Wam dzisiaj obiecany filmik, jak zmniejszyć lagi w Minecrafcie wywołane przez nową wersję 1.7.2.1.7.4. Pierwszy krok: musicie wejść w link podany w opisie, ściągnąć Magic Launcher. Następnie wejść w drugi link, ściągnąć Optifine na poprawną wersję. Analizujemy przeglądarkę, program do nagrywania też, dobra. Przerzucamy sobie to na pulpit. O, dobra. Tutaj już sobie przerzuciłem, przerzucamy Magic Launchera. Przeglądarkę możemy zamknąć. Minecrafta sobie wyłączę. Dobra. Gdy teraz to mamy, musimy odpalić Magic Launchera. Okej. Teraz klikamy setup. Okej, gdy coś takiego mamy, klikamy add. Przechodzimy na pulpit, czyli desktop. Tutaj open. Okej. Tutaj wszystko jest ok. 1.7.4. Klikamy tutaj sobie ok. Tutaj, jeśli macie no premium, to wpisujcie sobie nick. Ważne, żeby nie był po prostu zgapiony. Czyli na przykład, nie wiem, więc dobra. Okej, gdy macie w miarę ok kompy i wam nie laguje z moim teksturpakiem, więc zostawiacie sobie na moim teksturpaku. Dobra. Teraz wejdziemy do dany świat i pokażę wam ustawienia, które wam po prostu ogarną lagi. Jak widzicie, jest 85 FPS-ów, rosną mi powoli. Dobra, klikamy Escape Option. Mam tutaj super secret settings, możecie tym się pobawić. Dobra, ale nie o to chodzi. Music najlepiej sobie wyłączyć. Video settings fast render. Distance jest 2, tak średnio widać, więc proponuję dać tak. Dobra, tutaj off, tutaj najmniej. I co tutaj dalej? Fuck off, details. Tu tak naprawdę najwięcej rzeczy na off. Radzę się tym pobawić wszystkim. Okej, animatron. Polecam all off, ale żeby było widać te partie klesy, jak walczycie, te szarpy, to włączcie sobie tylko to. Teraz przejdziemy do Dona. Tutaj tak w miarę nie ma nic takiego ważnego. Możemy tylko to wyłączyć. Okej. Okay. Gdy już to wyłączymy, nasz Minecraft staje się trochę brzydszy, ale co też nam poprawia FPS-y, bo jak widzicie, podskoczyły mi FPS-y o ponad 200 FPS-ów, do 300 ponad dochodzi, więc no, moim zdaniem te ustawienia są ok. Gdy jeszcze by było coś niefajnie, to polecam wam ściągnąć tekstur packa, którego podam w opisie. A jeśli nadal macie problemy, to zalecam grać na mniejszym okienku takim lub troszkę większym, co możecie sobie powiększyć. I chyba co do tego to wszystko. Dziękuję wszystkim, którzy obejrzeli to. Jeśli komuś pomogłem z ustawieniami w Minecrafcie, dajcie lajka, to motywuje. I dziękuję wszystkim za obejrzenie tego materiału. Cześć.